wystąpieniu pana posła Wziątka, że prokurator nie może cyzelować, ograniczać dostępu do informacji, które są w aktach, a na ówczesnym stanie jest prawdy, 10 także informacje dotyczące czerwca 2015 roku. I ja chcę to powiedzieć wyraźnie na oglądamy przez wiele lat, live transmisję z Sejmu. Twórcy prawa nie byliście specjalnie partyjnego, urnowego. Przypominam, że właśnie odpowiedziałam na pytanie Waleriana Dąbrowskiego, właściwie jego groźby, że on napisał, Walerian Dąbrowski, do mnie: w tym kraju pozaprawnym rzeczy nie radzę tworzyć, nawet w Chicago, gdzie jest tak ogromna liczba Polonii. Bo ja się pytałam, czy można by tam tworzyć również Sejm Walny. I ja odpisałam Walerianowi Dąbrowskiemu: pozaprawny, znak zapytania, a co to niby znaczy przy 593 ustawach w jednej kadencji Sejmu partyjnego urnowego? I to Państwu polecam tą stronę Sejmu, gdzie tu mamy uchwalone ustawy w 2011 roku 5, w 2012 roku 134, w 2013 167 rocznie, w 2014 186 i w 2015 mamy zaledwie 10 czerwca. Już 101, czyli w tym roku zamierza ta ekipa partyjna pobić rekord świata w ogóle i razem ogółem w tych 4 latach 11, 12, 13, 14, 15, bo tu się Sejm, zauważcie Państwo, uchwalił Sejm w 2011 roku zaledwie 5. Pięć ustaw, a w 2014 186. Jak się ma 5 do 186? O zmianę przepisu artykułu 190. I w tym roku już 101 razem 593. W każdej sytuacji, kiedy 500, jego dane były chronione, ja to Państwu napiszę, te dane chronić i nie 500 w protokole przesłuchania w charakterze świadka. 93 w Trybunale Konstytucyjnym właśnie mniej więcej 2 lata temu. 593 w tym chyba tutaj w 2013, nie pamiętam dokładnie, jedna z tych ustaw to jest właśnie rozdzielenie prokuratora generalnego od urzędu, ministra spraw sprawiedliwości. 593 ustawy minus te 5 z 500 z 2000, który to był 2000. Nie można iść taką drogą, która w sposób naturalny jawi się nam jako możliwa konsekwencja wprowadzenia nowych rozwiązań. 2000, więc 5 w 2011. Udzielania z 2011 roku razem to jest 580. Tak orzeka Trybunał Konstytucyjny, tak orzeka Europejski Trybunał w Strasburgu. Nie, no to po prostu się w głowie nie mieści. 588. Problemem jest, czy w obrębie tak ujętych od 2012 jesteśmy w stanie uchronić się przed taką sytuacją poprzez pewne zabezpieczenia, które do 2015 się w głowie nie mieści. Proszę Państwa, tak, zajmiemy się tym problemem rzeczywiście do głębi. 593 buble prawne. Nie tyle wykluczyć, bo tego się wykluczyć nie da. Jak oni te ustawy robią, to pokazywałam Państwu na moim dzisiejszym filmie, który nagrywałam w nocy. Bo dzieją się tak straszne rzeczy, że jest się tak o co martwić, że nie można spać. Mieliśmy, jak myślę, zachowaną zresztą równowagę w tym zakresie. Nie wszystkie ośrodki alternatywne, łącznie z Radiem Maryja, nawołują do obudzenia, przebudzenia się. 593 buble prawne uchwalił ten Sejm w jednej kadencji. Ten Sejm i Senat oczywiście też. Ten Sejm.
Pan poseł Wziątek wyraził obawę, że w związku z tą właśnie... Co oni robią dzisiaj na komisjach, to widzimy pod tym obrazem. Jakie komisje sejmowe dzisiaj odbywały się? Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. No nie, no. Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Proszę Państwa, to się w głowie nie mieści. Sala 24, budynek G. Nie dajmy się ulec pewnej histerii. Przejdźmy do niej w takim razie. Zobaczmy na podglądzie, jak to ta komisja do ograniczania biurokracji po prostu kpiny sobie robią z narodu polskiego. Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Proszę bardzo. O, jaki skład. Może się rysować. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jakie tu jest zagrożenie. Gdzie są komisje? Co to są za ludzie? Ile tu tych posłów siedzi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oj, z 10 plus pewnie jakiś zaproszony jeszcze gość i to jest komisja sejmowa, proszę Państwa. I te osoby w budynku G w sali 24, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy, o zmianie ustawy. No, proszę Państwa, no, widzicie Państwo to? Jak to można powiększyć, żeby to Państwu pokazać? Jeszcze raz. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy, o zmianie ustawy. Czyli, no, się w głowie nie mieści. I ci ludzie uważają, że tworzą prawo. A pan Walerian Dąbrowski, z którym rozmawiam od wielu miesięcy, który podobno mieszka w Stanach Zjednoczonych, twierdzi, że by się... wystrzegać działań bezprawnych. Jak, proszę Państwa, jak? Skoro nawet ci posłowie, tego jesteśmy pewni, nie czytają tych ustaw, bo jest to, tych projektów, bo to jest niemożliwe, bo musieliby kilkadziesiąt stron maszynopisu prawniczym tekstem pisanego czytać dziennie i z obserwacji tych komisji sejmowych widzimy, że tak nie jest. Nawet nie przychodzą, tak samo jak senatorowie, bo przypominam, że senator PiS Maria Jackowski z Wielkim Parciem na Szkło był nieobecny 8 czerwca na bardzo ważnej komisji, która zmieniała serce demokracji, właśnie zmiany do zmian. Zmiany do zmian, po prostu brak słów. Rzecz wygląda precyzyjnie w ten sposób, brak że słów. W prokuraturze generalnej funkcjonariusze CBA przeprowadzają tak zwane czynności kontrolne w związku z dwoma przetargami, co do których funkcjonariusze CBA chcą uzyskać pewne informacje. Są to przetargi związane z pewnymi zamierzeniami informatyzacyjnymi. Słuchajmy naszego partyjnego elekta urnowego. Nie ma środków na to, aby umożliwić kształcenie się. Przeniesiemy studio nagrań do. Będzie także skutkowało obniżeniem poziomu społeczności lokalnej. Nie sposób się na to zgodzić. Przez ostatnie 2 lata wysyłano do kolejnych minister nauki postulaty. Niestety bezskutecznie. Stąd dziś środowisko naukowe, środowisko humanistyki polskiej dokonuje tego dramatycznego Państwu aktu. Pokażę. Na procesach, która mam. Od Uniwersytetu Warszawskiego pod... No wiecie Państwo, jeździłam i tam wyczynowo zostaną przekazane figurowe na lodzie przez 10 lat, całe dzieciństwo, od 5 roku życia. To, co powiedział w lutym tego roku pan profesor Osiński, że w Polsce
stworzony taki system, w którym łatwiej uzyskać grant na badanie języków Papui Nowej Gwinei niż na badanie historii Polski. Takie ukształtowanie systemu nie służy ani rozwojowi naszego kraju, ani nie służy polskiej nauce. I dlatego jako prezydent elekt Rzeczypospolitej chcę dzisiaj bardzo mocno podkreślić. Mówiłem o tym już w czasie kampanii wyborczej, odnosząc się do poprzednich protestów naukowców, do ich spotkania z lutego tego roku. Chcę bardzo mocno podkreślić, że mają oni oparcie we mnie jako dziś prezydencie elekcie, ale w przyszłości prezydencie Rzeczypospolitej, kiedy obejmę urząd. Gotów jestem stanąć, wspomóc tą debatę, która jest konieczna pomiędzy rządem, pomiędzy ministrem nauki, a środowiskami akademickimi. To jest sytuacja, która musi ulec poprawie. Jeżeli mówimy o rozwoju Polski, jeżeli mówimy o naprawie Rzeczypospolitej, to z całą pewnością to jest jeden z ważnych elementów. W krajach, które dokonały obraz olejny, skoku gospodarczego, w krajach, który sama namalowałam kilkanaście lat temu, gwałtownej naprawy systemu gospodarczego, ale także poprawy jakości życia obywateli w efekcie. W wielu przypadkach to właśnie na naukę i kształcenie postawiono przede wszystkim i to ono skutkowało następnie możliwościami dobrego rozwoju kraju. 593 buble prawne w ciągu jednej kadencji Sejm. Jest to niezwykle ważny element w tym partyjny. Planie naprawy Rzeczypospolitej, w planie naprawy także i w efekcie polskiej gospodarki, bo także od polskiej gospodarki nie sposób oderwać nauk humanistycznych. Szanowni Państwo, mówiłem o powołaniu Narodowej Rady Rozwoju. Rzeczywiście, będzie ona powołana i w ramach Narodowej Rady Rozwoju będziemy pracowali także nad kwestią naprawy polskiego systemu edukacji i polskiego... Niestety ośrodek toruński... Jednakże dzisiaj jeszcze jako... Odnoszę wrażenie... Chciałem zaapelować do rządu, chciałem zaapelować... Uprawia i namawia Polaków, żeby uprawiali religię wyborczą. Takie tradycyjne kierunki humanistyczne, jak filozofia, jak kulturoznawstwo, zmagają się... A nie jest tak, że... Ponieważ nie są... Że Andrzej Duda... Zbyt wielu studentów, ale pamiętajmy... Dla środowisk narodowych byłby alternatywą. Zresztą alternatywa partyjna po prostu. Tak, apelujemy, my też apelujemy. Apelujemy do na przykład Andrzeja Dudy, żeby wyjaśnił, co go łączy z senatorem Platformy Obywatelskiej o nazwisku Duda z Wrocławia, który jest infamisem od 18 kwietnia 2015 roku, ponieważ głosował za ustawą gender. I w ogóle warto zwrócić, proszę Państwa, uwagę, ile nazwisk się powtarza wśród posłów i senatorów. Resortowi Żydzi, którzy reprezentują